mnie bardzo ważny wieczór, bo po raz pierwszy usłyszeliście Państwo ten utwór na żywo. W tym gronie myśmy wykonali tę suite na Festiwalu Muzyki Filmowej, ale jak sobie przypominam, tak, to był jedyny raz i dzisiaj cieszę się, że podczas premiery już trzeciego sezonu Warszawa mogła usłyszeć ten niezwykły utwór przez te kilka minut na żywo. No. Jaką drogę obierze w trzecim sezonie Rebrów? No trochę tak jest, że wraca, ale wraca jako inny człowiek. Wraca już jakby bogatszy o pewne doświadczenia, które zdobył w poprzednich dwóch sezonach. Wraca mniej ufny, wraca bardziej czujny i wraca z nastawieniem, że znowuż trzeba jakby walczyć o prawdę, natomiast innymi metodami. Rzeczywiście poszliśmy jakby po tych postaciach krok dalej. Myślę, że każdy, który chce oglądać ich na ekranie, czy telewizora, czy gdzie indziej, będzie to miało. To jest parę totalnie odjazdowych, nowych postaci, więc dla nich też warto to oglądać. Watacha już jest kultowa, wiesz, ma naprawdę bardzo dużą publiczność, wiesz, ludzie, to już trzeci sezon. Moi znajomi się mnie pytali, ty, a wiesz, kiedy będzie, jeszcze zanim, wiesz, zanim poszło do wiadomości, że będzie Watacha trójka. Pierwsze dwa odcinki fantastyczne, uważam, że naprawdę świetna robota. Trzeba się pochwalić, nie? Znaczy, przede wszystkim ekipę i cały zespół, wszystkich od początku do końca, którzy pracują przy serialu. Bardzo mi się podobały dwa odcinki, dynamiczne, szybkie zmiany akcji, ładne przejście ze scen takich nastrojowych, sceny komediowe, ze sceny statycznej, w scenę dynamiczną. Naprawdę widać to i myślę, że widzowie naprawdę będą bardzo zadowoleni. Zawiązuje się bardzo ciekawa akcja, bardzo ciekawy, zły bohater, bardzo intrygujący, interesujący. Jest wstrząsająco. Nie chciałabym w ogóle zdradzać jakichkolwiek szczegółów, bo zepsuję fanom tego serialu odbiór. Wiem, że moja siostra nie może się doczekać absolutnie kolejnych nowych odcinków. Ja jestem po obejrzeniu dwóch i czasami naprawdę w niektórych momentach odbiera mowę. Watacha to mrok, Watacha to ciemność, Watacha to bardzo interesujący serial, jeśli nie najbardziej interesujący polski serial tego sezonu. Zapraszam serdecznie, oglądajcie nas.